pozytywnie realizację zeszłorocznego budżetu i pracę prezydenta Suwałk ocenili dziś miejscy radni. Wykonanie budżetu chwaliła koalicja, a przeciwko było PiS. Zacznijmy od tego, że było to wyjątkowe głosowanie, bo rada oceniała pracę trzech osób. Zmarłego Józefa Gajewskiego, Wiesława Stelmacha, który kierował miastem do czasu wyborów i Czesława Renkiewicza, obecnego prezydenta. Podczas sprawozdania z wykonania budżetu Renkiewicz podkreślał, że ubiegłoroczny plan finansowy miasta był rekordowy pod względem przychodów, które sięgnęły prawie 300 milionów złotych i wydatków 334 milionów złotych. Deficyt wyniósł 36 milionów. Miasto zrealizowało najwięcej w historii inwestycji, bo wydatki majątkowe przekroczyły 113 milionów. Wśród nich było m.in. otwarcie akwaparku lub przebudowa ulicy Reja. Za przyjęciem sprawozdania finansowego i absolutorium dla prezydenta głosowała koalicja, czyli radni klubu Łączą Nas Suwałki, blok samorządowy SLD i PO. Przeciwko byli radni z opozycyjnego klubu Prawo i Sprawiedliwość. Zdaniem Grzegorza Gorlo, szefa klubu PiS, miasto zamiast wydawać pieniądze na inwestycje, które zapewniałyby miejsca pracy, wydawało pieniądze na niepotrzebny blichtr i pogłębiało zadłużenie. Zadaję pytanie, czy te inwestycje obniżyły nam koszty działania miasta? No niestety nie. Aquapark miał przynajmniej nam się bilansować koło zera. Były takie deklaracje. Wygląda, że tak nie będzie. Stadion, podgrzewana murawa. Czy on będzie bliski zera? No na pewno nie będzie. I tak są kolejne rzeczy. Czy na przykład będzie bliska zera inwestycja w salę teatralno-widowiskową? Kolejno dodajmy. Bo obok tego jest inwestycja przy szkole muzycznej, która naprawdę nasze potrzeby miejskie w dużej mierze by zaspokajała. I mam zarzuty do racjonalności. Ja wiem, że wybory są co 4 lata, musimy robić duże otwarć. Zeszłorocznego budżetu bronili radni koalicyjni. Stanisław Kulikowski, szef klubu Łączył Nas Suwałki, podkreślał, że miasto w ubiegłym roku wykorzystało historyczną szansę i wykorzystało unijną pomoc. Nie brać tych pieniędzy unijnych, które można było wziąć, to byłby grzech śmiertelny. To nasze dzieci i wnuki powiedzieliby, co wyście do ciężkiej cholery, przepraszam, robili w tych Suwałkach. Pieniądze były wszyscy brani, a nie? I o to właśnie panie Grzegorzu chodzi. W podobnym tonie wypowiadał się radny Włodzimierz Marczewski. Tłumaczył, że dzięki inwestycjom miasto podniosło poziom życia. Stwierdzę w sposób następujący. Wspaniały stadion dziesięciolecia w Warszawie, funkcjonujący jako bazar, rzeczywiście przynosi więcej dochodów niż stadion, na którym będą rozgrywane mecze. Ale czy to oznacza, że mamy tkwić w bazarowym stadionie dziesięciolecia? Czy powinniśmy rzeczywiście podnieść sobie tą poprzeczkę nieco wyżej? I na zakończeniu powiem jeszcze Państwu jedną ważną rzecz. Ten budżet, drodzy Państwo, był spełnieniem marzeń, tak to napisałem, oraz efektem twórczych, intelektualnych możliwości suwalczanina, który kochał swoje miasto. Czesław Renkiewicz, prezydent miasta, zapewniał, że poziom zadłużenia Suwałk jest bezpieczny i nie zagraża miastu, a powstające inwestycje przynoszą miejsca pracy. Powinniśmy dbać o to, żeby to było miasto kompletne, żeby miasto było wyposażone w kompleksową infrastrukturę drogową, infrastrukturę kulturalną, sportową i tak dalej. I musimy to wykorzystać. Są oczywiście takie konsekwencje, że trzeba będzie te obiekty utrzymywać. Kredyty trzeba spłacać. Ale również zdajemy sobie sprawę, że poprzez taką działalność inwestycyjną miasta mamy w tej chwili stopę bezrobocia na koniec marca 13,8%. W tamtym roku, jeżeli było tak dużo inwestycji realizowanych, bezrobocie byłoby wyższe, gdyby nie te inwestycje. Przecież przy tych inwestycjach pracuje suwalczanie.